Dzień dobry, a może dobry wieczór. W zależności kto jak i porze mnie ogląda. Ja jestem Kiba, a w dzisiejszym filmie o charakterze sentymentalnym zajmiemy się rozbiórką dotychczasowej aranżacji mojego 900-litrowego akwarium amazońskiego. Zapraszam do oglądania, już tradycyjnie, najpierw intro kanału. W poprzednim materiale przedstawiłem wam powody restartu mojego największego zbiornika. Nie ukrywam, że planowałem te zmiany od listopada ubiegłego roku, bo również wówczas poczyniłem pierwsze przygotowania. W przyszłej aranżacji zdecydowałem, że zrezygnuję z wielu gatunków roślin, które właśnie widzicie. Zabierają one mnóstwo przestrzeni, a większe ryby nie są w stanie ukryć się wśród nich. Chciałbym przybliżyć wam jednak spis gatunków roślin, które posiadają w tej aranżacji. Pozycje te mogą okazać się dla was przydatne. Są to bowiem wytrzymałe gatunki, łatwe w uprawie, które z powodzeniem możecie trzymać na jałowym podłożu oraz w towarzystwie destrukcyjnych gatunków ryb. Największą masę roślinną stanowiły trzy gatunki popularnego mrzańca. Wyróżnię tutaj kolejno Falisneria spiralis, Gigantea oraz Azjatikę. Równie intensywnie konkurował z nią młody gowiec Pogestemon octopus. Jego łacińska nazwa pochodzi od wyglądu międzywęźli, przypominających macki ośmiornicy, której angielska nazwa stanowi drugi człon nazwy gatunkowej. Jednym z najbardziej wyróżniających się gatunków była Cryptocoryna balancea, która gęsto urastała środkową część zbiornika. Jeśli o kryptach mowa, posiadają także popularne Aponogetifolie, Wenty Green oraz Wenty Brown. Poza nimi w zbiorniku rosły pochodzące ze Sri Lanki kryptokory Undulata, Lute oraz Becketty. Mówiąc o dużych, rozłożystych roślinach, warto wskazać na Echinodorusy Bleheri, trzy gatunki Nymphaelotus, czyli grzybienia egipskiego. Z marnym skutkiem w zbiorniku rosły także Crinum calamistratum oraz trzy gatunki Aponogetona, Ulvaceus, Crispus oraz Madagascarensis. Wszystkie nowe liście tych roślin były niestety zjadane przez Bocję. Przechodząc do epifitów, mamy tutaj mnogość gatunków Anubiasa, Barteri, Caladifolia, Coffeefolia, Petit, Augustifolia oraz Heterophylla. Osadziłem także mikrozorie, Windelow, Teropus, Naru oraz Minor. Te jednak rosły bardzo marnie. Poza nimi warto wyróżnić dwa gatunki Kaldofory, czyli gałęzatki, popularnego rogatka, Pistie oraz Salvinium. Gatunki roślin pływających z czasem niestety praktycznie zanikły. W skład aranżacji zbiornika wchodziło około 20 korzeni. Pośród nich wyróżniamy redmury, mangrowce oraz mopaje. Z gatunków mniej egzotycznych było kilka pochodzących z bzu, jabłoni, olchy, sosny, wierzby oraz buku. Aranżacje dopełniały kamienie otoczaki, orzechy kokosowe, drobne gałązki oraz spreparowany susz tropikalny. A tak oto prezentuje się zbiornik po wyjęciu elementów wystroju oraz roślin. W następnym filmie powiem wam nieco więcej o rybach. To jedyna okazja, gdy możecie zobaczyć wszystkie osobniki, jakie posiadam. Aby pozostać na bieżąco oraz by nie przegapić kolejnych odcinków, zachęcam do pozostawienia subskrypcji kanału, co bardzo motywuje mnie do nagrywania kolejnych filmów. Na dziś to tyle. Kiba, na razie, cześć.